Cześć, zapraszam do Maroka. Objechaliśmy ten kraj dookoła i nagraliśmy sporo materiału, którym chcemy się z Wami podzielić. Jeśli interesuje Cię, jak wygląda życie codzienne w różnych państwach, a także informacje praktyczne, to zapraszam do oglądania tego odcinka. I'm not where I'm supposed to be. I'm going in circles, going in circles. I should get away from here. There's a better place for me. Better place for me. Trying to play my symphony. But there's so much noise around. So much noise around. Constantly fighting for space. I need to clear my mind. Need to clear my mind. I wanna be empty. Be empty. Cześć. Witamy w kolejnym dniu, w kolejnym odcinku. 13 lipca mamy 2019 roku. Roman będzie dzisiaj mistrzem kierownictwa. Tak, 7-8 godzin mamy dzisiaj jazdy. Dzisiaj przejazd przez cały Atlas i jedziemy w anti-Atlas, czyli to niższe pasmo przed górze Atlasu Wysokiego do miejscowości Tafraut. Będziemy jechać drogą 206 chyba przez przełęcz Tizen Test, tak, to jest na wysokości 2100 metrów, będziemy się wdrapywać. Kaczy Berlingo, da radę? Da radę, spoko. Czy szkoda, że o mnie się nie pomartwiłaś, czy ja dam radę? Że wiem, że ty dasz radę. Odpowiadam. 350 km, no ale ten czas właśnie będzie wydłużony, bo zobaczycie jaka droga. My już tą trasę przejeżdżaliśmy z tamtej strony, w kierunku właśnie Imlil. Teraz właśnie pojedziemy w drugą stronę, zobaczymy jakie będą widoki. Po tamtej stronie Atlasu, pamiętasz jak my tam pikaliśmy? No. Było zachwycające, także zostawajcie. Oglądajcie dalej, jedziemy w trasę. Tam jedziemy, w te góry. Lepsze niż Nürburgring. Wow, kochani. No, już się zaczyna. Właśnie już jesteśmy na tej drodze R203. Która prowadzi do Tarudant. Kurde, no. Jeszcze jest niezła nawierzchnia, bo to już nie jest w górach, a w tych górach to będzie dopiero hardkorowo. Ten, zobacz jak z przodu siedzi. Kurde. No, a na policjałki chyba jadę. Nie wiem, no co oni robią, czemu oni siedzą w takich ilościach po prostu przy tych drogach. I teraz nie wiesz dlaczego taka jest ta gospodarka tego kraju, bogata. No, dokładnie, kurde, bo siedzą, kurde, nic nie robią. Przecież Brytole siedzą, piją kapokti, nie? No tak, ale ty przyjechałaś i pracujesz na nich. Tak. A do nich tutaj nikt nie przyjeżdża, żeby pracować, bo tutaj nie ma co robić, nie? No to prawda. To też jakby to jest taka kwestia, że nie ma za bardzo roboty, rozumiem, że tutaj, no co tu robić? Wiesz, no. Zastanów się, nie? No. Zobacz, wypierdolił po prostu papierek. Czekaj, czy się nagrało? Mam nadzieję, że tak. Policja zarządza ekologią w tym kraju. Tak. I dba. Aha. Ouid Azadene. Czyli rzeka puste koryto w ogóle, sucho. Teraz. No tak, no bo to pewnie funkcjonuje przez 2 miesiące w roku. I zobaczcie, taka sobie po prostu wioska. I co z tą wioską? I co oni tutaj robią z ludźmi? Mnie to po prostu fascynuje, jakby jak oni żyją, nie tutaj. Ciężko się dowiedzieć tego od nich faktycznie, bo... No to tych to się nie dowiesz, bo nie dogadasz się po prostu. No chyba, że francuski, nie? Wolf? No. Sebiks? Marokański Sebiks, tak? W Ahmed. Okay. Aha, no, dobra. Mohamed.
prosił za parkowanie. Ty, kurde, na dachu siedzi. Nie wyjdzie dobrze. Czemu? Fuck, cieniu sobie. I szacha. A oni, kurde, nie zjeżdżają, nie? Ci tymi Mercedesami, bekami. Oni się nie boją o swoje samochody. To ludzie inni, kurde, lepszymi samochodami ustępują im miejsce. Widzicie na drodze. Widzicie tą ilość śmieci z boku? No, a pamiętasz na pustyni w zeszłym razem, jak byliśmy? To był, kurde, dramat. To wszystko wywiewa na pustynię. No i te, kurde, później kaktusy po ozdabiane są torbami. Choinki. Co? Jak choinki. Jak choinki, tak, w torbie, w foliówkach, nie? Ciekawe, bo będziemy po tej stronie jakby drugiej tego atlasu. Ciekawe, czy będziemy przyjeżdżać w takie rejony. Jak będziemy, to na pewno nagramy. Susu jakiś, czy coś? No nie wiem, czy nagrywam go. No nagrywasz, tak? Włączyłeś nagrywanie? Tak, ale nie celuję dokładnie. No, no. Drzewo. Fajne drzewo, widziałeś? No, widziałem. I zasmucone kaktusy. Zobacz tu, jakie zasmucone, biedne. Jakby ktoś przebił. No, już na hikuły się zaczynają. No. Znaczy nie, że przebił, tylko im smutno, że jest gorąco im. Jakby woda z nich została, odeszła, wiesz, wypompowana została i faktycznie, no tak pewnie się dzieje. No, jakaś locha w ogóle górska. No i to jest fajne akurat, nie? Że właśnie można pojechać. Zobaczyć. Wycieczką cię tak nie zawiozą w takie miejsce raczej. Tylko Roman. Jak wycieczka, to z Romanem, tak. Tak, mogę wam organizować wycieczki. Jak ktoś chce. A myślę, że takie wycieczki, wiesz, spersonalizowane, to jest naprawdę fajna sprawa, nie? Bo część ludzi chciałby pojechała, ale nie chce jechać właśnie na zorganizowane wyjazdy, a sami nie potrafią zorganizować sobie, nie? Przyjechaliśmy i to zajęło wspięcie się tutaj ze 30 minut. Jeszcze chyba, raz nie? To powiedz. Że z dołu stamtąd przyjechaliśmy. I tak można jechać i się co chwila zatrzymywać, bo tu już się zaczynają bardzo fajne widoki, bo faktycznie tam dłuższą część teraz przyjechaliśmy, to nie było tak ciekawie, a teraz zaczyna się ten ciekawy odcinek. No i fajny będzie też zjazd z drugiej strony Atlasu, tam będzie fajna panoramka. Szkoda, że jest strasznie zamglone, taki zaciągnięty w ogóle tą taką, nie wiem czym nawet. Nie widać całego krajobrazu. Powiem, że w nocy to bym nie chciał jechać tą drogą. Jak się jedzie teraz? Chociaż, co? Jak się jedzie teraz? No bo się droga pogorszyła, teraz akurat jest ok odcinek. A ten co tutaj za nami rozumiem. Jest dużo więcej dziur, jest bardziej powygryzana ten na obrzeże, na bokach. Także nawet samochód jeden się nie mieści. A no i za zakręty wyjeżdżałem samochody, się nagle zrobił ruch, coś to parę samochodów tam przyjechało aż. A w nocy, no bo wiesz, jedziesz i nie widzisz, nie? Gdzie skręca droga. Tu no, no, dziury bardzo duże, nie? No, masakra. Dziury wąsko, pożarta. Także w nocy nie polecamy jeździć, w ogóle po Maroku w ogóle nie jest polecane jeżdżenie w nocy. Bez świateł często jeżdżą. Tak, bez świateł, pod prąd w ogóle i tam wolna amerykanka. No tutaj jest na przykład, zobacz, jaka powyżrana ta droga. Połowa asfaltu już nie ma. Ale i tak, bardzo polecamy jeżdżenie po Maroku samochodem. Jak ktoś się nie boi i ma odwagę, to jak najbardziej tak, bo to jest fajna sprawa. A Maroko jest dosyć dużym krajem, a w ogóle ma chyba 36 milionów ludności, prawie tyle samo co w Polsce. Jest dużo więcej dzieci niż w Polsce na pewno, nie? Tak. Albo tutaj się po prostu widzi tych dzieci. Ale mi się wydaje, że mimo wszystko będzie więcej. A nie, jest. Patrz, restaurant. Tu jest. Dzieci. O, tu, widzisz, Province of Tarudant. Camping tu też jest, i tak dalej. Tu już się zaczyna zjazd.
Tam dalej teren się zaczyna wypłaszczać bardzo mocno. Szkoda właśnie, że nic, że nie zobaczymy tego, nie zobaczycie tego. No przez tą mgłę. No ale droga nas jeszcze czeka. Naprawdę ciekawa. Czy w ogóle ta droga nie ma zabezpieczeń w tym... Ja nawet tam nie patrzę teraz. No jakby małe są szanse chyba na przeżycie, gdyby się spadło, bo jest tak zmoczyć. Tu też pamiętam, zatrzymywaliśmy się wtedy. Zachwyty były. Ta skała właśnie zwisająca nad drogą też mi wtedy z poprzednim razem też była ciekawa. Ci opuncje sprzedają z tych kaktusów zobrać. O, jakie dziury. Zobaczcie, jaki mistrz kierownicy po prostu tym autobusem popieprza. Naprawdę. Proszę. No problem, my friend. Czekaj, to końcu nie jedzie tym autobusem. Ale słuchaj, naprawdę to jest wąsko, to jest niezłe wyzwanie autobusem chyba jechać, czy ciężarówką. Ciężarówką, nie? Znaczy pamiętasz, teraz nie było właśnie na szczęście ciężarówki żadnej, no. Ale zeszłym razem jak jechaliśmy, no to kurde, te ciężarówki tak jechały, bo zamulały pod górę. Tak, kurde, tak. Nie wiem, z 5-10 km na godzinę chyba jechały. No, jednak jest i wąsko, jest bardzo dużo zakrętów. Po tej stronie, kurde, zmieniła się prowincja, zobacz. No, i gorsza droga. Gorsza droga się tak. Zrobiła, nie? Nie ma pieniędzy na drogę. No. Ja pamiętam, oni w zeszłym roku budowali drogę tutaj do góry. Od Starudan. Ciekawe, czy już ta droga jest gotowa. Tam kurde. Och, mistrzu. Hej. Rozumiesz to? Respekt dla niego, kurde. Taką górę. Mi by się nie chciało. Nie, czy rozumiem, że oni, wiesz, oni mają frajdę z tego, rozumiem, że ludzie po prostu, którzy to robią, nie? Tak samo jak ci, co chodzą w trekking góry. Akurat tego nie próbowaliśmy nigdy, nie? Chociaż, no nie wiem, mój komfort, spanie w namiocie na jakichś skałach. No, bo wczoraj czytałem właśnie, bo chciałem znaleźć trochę informacji o tym Antatlasie, gdzie będziemy dzisiaj, w kierunku którego jedziemy dzisiaj, stary. No, ja nie mam gdzie się przytulić tutaj. Przed chwilą właśnie powiedziałem, że widzę, że na dole lepsza droga się zrobiła. No i proszę bardzo. Jednak to kawałek drogi było ich stać. Prowincja Tarudan. No, już tutaj to będzie się przy nim jechało. Chcesz poczekaj? Tutaj chcę, daj mi kamerkę. Chcę pokazać tu, jak to wygląda. Wnioski są takie, że ta trasa jest ciekawsza, jak się idzie w stronę Asni z Tarudant, a nie tak jak teraz my idziemy. Z Asni do Tarudant. Tak, z Tarudant do Asni, w tamtą stronę, do Marrakeszu jest lepsza. Jest ciekawsza. Co? Blisko przyjechałeś jego. Zobaczcie w ogóle, jak się zmienił krajobraz. Jest taki kamienisto. Stepowo pustynny, nie? Tak, takie w ogóle jakieś krzaczory tu rosną. No i dużo kóz się pasie. Koza wszystko zje, więc sobie szuka gdzieś wśród tych kamieni jedzonka. Tam jakiś rynek chyba się odbywa, czy coś. No problem, ser. Kask założył na drugą stronę. No dawaj kolego, tam jak chopci po lewej. O, to jest kadet chyba porozwalany, poskładany z pięciu pewnie. Ludzka sztuka nie śmigana.
ten Range Rover nie pasuje tutaj do tego wszystkiego, nie? Który przyjechał Range Rover. Zatrzymujmy się na żarcie? A ty jesteś głodna? No ja ci mówiłam, jakie jest moje stanowisko w tej sprawie. Okej. Dawaj. Idą, w ogóle nie patrzą, nie? No. Tutaj sprzedają bułki. Widzę, no to są tylko chlebki sprzedają, te ich placki takie. To mięsiwo. A zobacz, oni mają sektorami. No. Tam było pieczywo, tutaj mięsiwo było, tu zabawki już poszły, jakiś ten. Gospodarstwo AGD różne pewnie będzie zaraz. Czy AGD? Rzeczy do domu po prostu. Miski, nie miski. Czyli mała. Czyli tak, diesel kosztuje 9,72, paliwo, benzyna kosztuje 11,60. Przypominam, że 1 euro to jest około tam 10 dirhamów, 10,50 za 1 euro. Więc diesel jest poniżej 1 urasa, to spoko. Idzie, nie śpieszy się. I w kurtkach jeżdżą, rozumiesz? 30 kurde 5 stopni, on w kurtce jechał. Jak kurwa? Jak? Już wtedy w marcu, tak? Na koniec marca tam było po 20 parę stopni i się dziwiłem, że oni w kurtkach jeszcze jeździli, a wtedy to jeszcze więcej ludzi, nie? Chyba, że ta kurtka, nie wiem, pomaga mu chronić się od tego ciepła, chociaż no jak? Lampy miał podklejone. Ten musi jechać szybciej, musi. Po lewej. Dzieci wieźli na pace. I tak można jechać i cały czas mieć tą kamerę włączoną. Nagrywasz teraz ten bazar? No pewnie. Zresztą ciuchy sterty tam. Zaczekaj się na żarówki. Gdzie? Tu po lewej? No. Żółte. Aha. Kurde, miał do tyłu, kurde, za uszu. A on miał taki pełny kask i on miał do tyłu, do przodu dołożone. No, to zaraz będzie po prawej ciężarówka stała. Ananaski, arbuzy, melony. Mistrzowie, akurat jeżeli chodzi o te ciężarówki ze słomą, to oni umieją ładować, ale pick-upów to tajowie pick-upy lepiej ładują. Wypełniają. Oj, tu się zaczynają te mury, takie kurde, takie masywne. W marokańskim stylu. Bardzo są przyjemne dla oka. Mhm. Tak jak mówiliśmy, Maroko jest niezwykle fotogeniczne. Tak. To jest wielka zaleta akurat Maroka. Tu idą zobaczcie, panie. Jaki samochód miał przez, zobacz po lewej. Ja pierdolę, weź go daję. Mitsubishi Masakra. Zjechał w ogóle na mój pas. A to tam takie miasteczko, kurde, wiesz, takie zadbane, tak, bardziej tak. Wydaje się. Ciekawe jak tam w mieście, w centrum to wygląda, ale tu na obrzeżach jak przyjeżdżamy, tak spoko wygląda to wszystko. Linki jakieś rządowe są też nawet, widzę. W stylu marokańskim. To jest właśnie to ciekawe, nie? Że mają, kurde, ten swój styl.
W sumie, kurde, Szkoci i Angole też mają swój styl. Tajowie mają swój styl, każdy ma swój styl. No. Tylko jedne są bardziej estetyczne, inne mniej. Stop. Zobaczcie, po lewej będzie traktor z tym, z beczkowozem. Oj. Nie ma. Turistik. Zobacz, po lewo, puste pole jakieś, jakieś zrobione dłużki. O co chodzi? I ławki do siedzenia. No, to... Może coś się odbywa tutaj co jakiś czas. W swetrze, nie? A ja chodzę się poce. Od drzewki, bo tu jest próg. Robią tych progów po prostu... Chwilę wcześniej właśnie. Droga jest, 80 godziny można jechać. Kurde, wiesz. Próg nieoznaczony tak, jeszcze. W ogóle bez oznaczenia, bez niczego. Bo przejście dla pieszych za chwilę było i znak tylko przejście dla pieszych, ale nie było oznaczenia, że próg czy coś w ogóle. No, tak jest coś odważne. Nagrywasz policjałków. Właśnie był ten postój taki. Zatrzymuje, musieliśmy się zatrzymać, pan machnął, żeby jechać dalej. Nie wiem, ile się nagrało tak naprawdę, okay. Tak się... Później stwierdziłam, że tak odważna jest. Kolejny mistrz, co jeździ, kurde, środkiem drogi. Też teraz zjechał. Teraz zobaczymy. Chociaż... Jak mu wyjdzie za... Nie, może będzie ten, nie puszczał, bo dosyć wolno jedzie. Zobaczymy, tego uprzedzał zaraz. Bagażnik, klapa latem. Środkiem. No a czemu? No tam gdzie można wyprzedzać, to kurwa jedzie środkiem, nie? Szosy. O, i zaliczyła się, ciągle tam zjechał. O nie, nie zjechał, sorry, pochwalić. Nie, no tu ścina zakręty, ścina zakręty tutaj teraz. Dobra, ale ciężarówka idzie z naprzeciwka. Mitsubishi tym razem. A dużo jest Mitsubishi. Co? A że skręcamy tu? Właśnie, każe mi skręcić. Słuchaj jej, ona jest mądra. Teraz mu zajedziemy drogę. Komu? Temu przedniemy, czy nie? Nie, no my idziemy... A, on pojechał tam żółtą. Co? No dobra, gdzieś teraz prowadzi ten, ja nie wiem gdzie. Przygoda, przygoda. Każdej no, no. Chwili szkoda. No, to jest przygoda. Tak, no. Myślałem, że wybrałem dobrą drogę. Bo mi proponowało trzy warianty. Popatrzyłem, że RK to jest regionalna, powinna być lepsza droga. No nie, to nie ma w ogóle żadnego przełożenia. Z góry znowu wjeżdżamy, nie? Super. O, wspinaczka. Dawaj, Berlingo, dawaj, dawaj, chłopaku. Dwójce, na dwójce jest. Na dwójeczce i ma problem trochę. Dobrze się rozbija, ale weź nie ścinaj tak mocno, bo to jest ostry zakręt bardzo. 90 stopni, zobacz, zobacz, zobacz. A, co? Nie chcę jechać w ogóle pod górę. Mitsubishi. Ale słuchajcie, jak będziecie się wybierać do Maroka, to przyjedźcie w marcu albo w kwietniu. Wtedy jest dużo bardziej tak zielono, soczyście. Jest po prostu ładniej. Przyjemniej, nie? Przyjemniej. I pogoda, temperatury są dużo przyjemniejsze, Kasia. Mi tam nie przeszkadza. Przeszkadza też ma ludzi, że już się zaczyna z tym. No bo jak siedziałam w słońcu i się spociłam, to mi przeszkadzało. Znaczy no jest ciepło, 35 stopni w tej chwili, no pokazuję termometr na zewnątrz. Ale marzec i kwiecień to są super miesiące. No chyba, że ktoś chce być na plaży to się no, opalać, to teraz jest lepiej. Ale wiesz, pytanie kurde, czy tutaj się da w Atlantyku kąpać? No pytaliśmy się, podobno się da, ale nie wiem, czy on nas zrozumiał. Zrozumiał no, chyba. No wiesz, ja rozumiem, że tam gdzie kawałek mają z morza śródziemnego, tam to na pewno. Bo zresztą no będziemy się kąpać tak, też. Tak, pojedziemy zresztą tam. Ale Atlantyk, no to już niekoniecznie, nie? Musi być taki ciepły, bo tam przecież jest ten prąd zimny z północy idzie. To jest już z wybrzeża Afryki. Gdzie
Wiecie, to jest też takie, dużo się mówi, że w Polsce kościoły są bardzo na bogato, ale tutaj faktycznie też tak jest, że Roman Zobaczyń jest jakaś tam wioska i najbardziej takim wypasionym budynkiem jest meczet, nie? Najładniejszym, nie jest obskurny i tak dalej. I tych meczetów jest co chwilę, ponieważ tu jest kolejny. No każda wioska musi mieć swój meczet. Także to niby meczety są takie skromne, ale jak tu się patrzy na te wioski, to jaka droga. Asfalt tam się chyba skończył. O. Nie, no tam dalej jest, okej. Okay. Ups, nie wiem, czy stabilizator da radę. O, drzewo, zobaczcie, jakie fajne. A, no fajne drzewo, faktycznie. To śmieszne takie. Coś mi się wydaje, że gdzieś nas poprowadziła ta nawigacja. Jakie palmy ładne w ogóle. Mhm. Tu budujesz rzeka, wiesz, koryto rzeki, więc rozumiem, że są taka roślinność. A, bujniejsza nieco. Tak. Są daktyle chyba, wiesz, zobacz. Na górze, widzisz? Okej. Okay. Palma daktylowa. I takie kaktusy nie smutne bardzo. Trochę smutne, ale... No ale jest bardziej radosne niż tamte. Co to za droga w ogóle? Gdzie myśmy przyjechali? Eksploracja. Penetracja, eksploracja. Ludzi w ogóle nie ma. Tak, faktycznie. A gdzie oni są? Wszyscy. Ty, gdzie my jesteśmy? Bo ktoś buduje niezłą budowlę, dużą. No wiesz, jedyny ten gostek na motorku, co tam stał, ale już od dobrych 10-15 minut w ogóle nikogo. To zobacz w ogóle, jaka jungle. Jaka jungle? No zobacz, jak palm. Taki ten... Oaza. Oazy właśnie. Okej. Okay. Trochę w dół jedziemy. A tu była rzeka. To czy jest? Nie ma. Sucha jest, kochanie. Słuchaj, no ale to, że tutaj ludzi nie widać w ogóle. Naprawdę mnie to zastanawia, co oni siedzą w domach. Teraz w ciemnym, może w wodzie. Tak, może, znaczy nie wiem. Może susły ich porwały. Susły porwały. Te, co nam biegały tutaj. Susły. No. Naprawdę, to powiedziałeś, wstawię to w film, wiesz? I wstawię susła tego, który niby porywa ludzi. Ale może one się nie oglądają... Wielkości mojego, nie wiem, u dłoni. Nie oglądasz żadnych z filmów science fiction, że na przykład mogły urosnąć. A ty oglądasz, tak? Czasami tak. Okay. Pamiętasz, jak oglądaliśmy Żółwie Ninja? Tam taki szczur był wielki, urośnięty. Ha! O, jest człowiek, patrz. Gdzie? Jedzie na osioku. Gdzie jedziesz, chłopcze? Czy to jedyny ocalały z inwazji susów? O co chodzi z tymi ścianami? Zobaczcie, kamienie, nie, no sorry, naturalnie nie poukładały się te kamienie, Kasia. No. Takie stopnie są porobione i zobacz, tu w lewo też na dole. Może się zabezpieczają przed, nie wiem... Zobacz, widzisz tu na dole? Przed czym zabezpieczają? No nie wiem, przed spadaniem tych kamieni, przed jakimiś takimi... Przesuwaniem się? Tak, takimi ala lawinami, czy czymś takim, no nie wiem. Okej. Okay. No zgaduję tylko, nie? Nie wiem, czy może być lawina płotna, tak? Może no na być. Pewno, zobacz. Zobacz, do przodu zobacz jak to jest zrobione wszystko. No ale do przodu to chyba już nie oni robili, czy oni myślisz? No kurde. No ale to naturalnie by takie coś było? Nie wiem, czy jest wśród was geolog? Geolog? Geograf. Prosimy o informację. Tak. Albo osoba właśnie, która będzie widziała, nie? Co chodzi? Może to po prostu jakieś pole uprawne było kiedyś. No właśnie. Pod jakieś winorośle czy inne oliwki. Okej. Okay. Znaczy ja nie wiem, ja po prostu snuję jakieś, wiesz. No bo zobacz, te kamienie są, wiesz, poukładane. Tak, ewidentnie są poukładane. No chyba nie jest. Nie, są poukładane na bank. No i zobacz, ile tego jest. Może to susły poukładały.
A, czyli co, porwały ludzi, a wykorzystały ludzi do układania kamieni. Tak, i teraz tylko dwie osoby się ocalały, ten na osiołku i Belmondo. Chyba się przegrzałaś, a mówisz, że ci temperatura nie szkodzi. Widzicie, jak fajnie jest się zgubić? Zgubienie się w podróży to jest najfajniejsza część podróży zawsze. Dla mnie. Dla ciebie. A u mnie już to idzie niezgodnie z planem i już nie jest dobrze, tak? Ale dzięki temu, że masz mnie, to mogę cię uspokoić. Zaśpiewać ci coś? Jeszcze bardziej zabawne. I zobacz, wszędzie są te tarasy tak podobne. Prawie jak kanion Colorado. Takie skały. Dzisiejszy przejazd jest naprawdę niezłym wyzwaniem. A kto jest mistrzem? Nie wiem, Michael Schumacher był mistrzem na przykład. Och, przestań mnie denerwować. Adam Małysz był mistrzem. Rozumiesz? Nie. Nie? Krzysztof Hołowczyc. Jordan. A tu proszę, kolejna twarz Maroka, żółto. I o co chodzi? Pomarańczowo bardziej. Znaczy, nie, no zobacz na prawo, żółto jest. Pomarańczowo. No okej, no żółto, pomarańczowo. A to jest wyschnięta trawa po prostu, okej. I podejrzewam, że tutaj będzie zielono, jak jest wiosna, nie? To wszystko. Ależ przestrzeń. No. Spostrzeżenie właśnie. Czy mówiliśmy o tych kozach? Nie. Chyba nie. Chyba nie mówiliśmy, no. W Maroku się czasem spotyka kozy, które znajdują się na drzewach arganowych. Tutaj macie obrazek, przykład. Jedziemy już dłuższy czas, jedziemy nieturystyczną drogą. Są kozy. Są kozy, są drzewa arganowe, a nie ma, kurde, kóz na drzewach. Wniosek? No i już też gdzieś słyszałem taką rzecz, że Marokańczycy biznesmeni wyczaili, że turystom brakuje atrakcji u nich w kraju, więc zrobili taką atrakcję, że wsadzają kozy na drzewa. Ty podjeżdżasz, oglądasz kozy, robisz fotkę, odlatuje do ciebie Marokańczyk i mówi ten dirham, albo twenty. No, ile razy lecą. I tak jedziemy właśnie, się pytamy, gdzie są te kozy na drzewach arganowych? I one są tam, gdzie jeżdżą wycieczki. To się że stać ich, czy jak? No ale teraz odpowiedz mi, skąd, czemu niby są bogaci? No nie. Czy skąd ta kasa jest niby? No ale nie? Zobacz, ile jest ładniej tutaj niż było wcześniej, nie? No. Jest czyściej, są odmalowane te domeczki. Wszystkie tak, są podokańczane. Tak. To prawda, tak. Tylko właśnie pytanie, nie skąd? Nie, coś hodują może tutaj, może jakieś... Może arganowe właśnie. Jakby pytanie, co tu robić? No. Za co żyć? Z czego żyć? Hodowla, uprawa? Czegoś? Zbieractwo? Chrustu. Sorry, z chrustu raczej nie wyszedł. No wiem, dobrze. Nie zbudujesz sobie domu. Tu dziewczyny sobie siedzą i ploty snują. Ale jest po prostu naprawdę, słuchajcie, widoczna gołym okiem różnica w jakości zabudowań, właśnie w estetyce. Tutaj na dół, nie wiem, czy to widać, czy nie. Ale są śliczne domeczki, nie? No, zaraz tam zjeżdżamy. Takie w ogóle wykończone ładnie, żadnych tam drutów nie ma innych. Te piękne okiennice w ogóle drewniane. Wiesz, jak to może być, Kasia, też? No. To, co nasz host z Marrakeszu mówił.
jego rodzina mieszka na wsi gdzieś, a on zarabia, nie? I rozumiem, że wiesz, oni mogą tutaj mieszkać, na przykład mieć wielki dom, ładny, zadbany, a pracować na przykład w Marrakeszu, w Tarudan, w Agadirze, jeszcze gdzieś, a przyjeżdżać do domu raz tam na weekend, czy raz na miesiąc, no rozumiesz, o co mi chodzi, nie? No ale teraz zastanów się, co jest brudniejsze, Maroko czy Tajlandia? Moim zdaniem Tajlandia. Też mi się tak wydaje, że Tajlandia. No. Tajowie to... Nie wiem, oni w ogóle nie mają chyba świadomości ekologii. A myślę, że ci mają tutaj? No też nie mają. Tych może bardziej rząd tutaj pilnuje, chociażby z tymi torebkami. Zjeżdżamy chyba w dół. Gdzieś tam ta fraud pewnie właśnie na dole będzie, chodzi o 22 km. Colorado, a nie Maroko. Troszeczkę. Byłeś w Colorado? Co? Byłeś w Colorado? Jak sobie wyobrażasz? No, ja widziałem na obrazku, co? No widzę tam lewe fajnie coś tam. No, już te drogi. Ja już właśnie zrozumiałem, dlaczego nie jeżdżą środkiem, bo jest tyle zakrętów, że są już... Przygotowuję się zawczasu do ścinania zakrętu, po prostu do wchodzenia jakiegoś. Mirabelki były. Ciekawe, czy szaf mają jeszcze. Super w ogóle. Energia widzę w mieście. Nie, no to wiesz, pustki. Wiesz, to miasto to nie jest duże, ale faktycznie w ogóle nic nie ma. To gdzie my tu będziemy jeść? Ale no trochę coś tam żyje, no. Ale myślę, że później będzie super. Nie, myślę, że tutaj tak. Przyjdziemy. No być życie wtedy, wieczorem. No bo jest 30... Tu dopiero będziemy atrakcją. Tutaj chyba tak często białasy nie zajeżdżają już. Prawda? Tak mi się wydaje. Słuchajcie, jest 38 stopni. Celsjusza. 17.39. Dobra, jedziemy zobaczyć tą sztukę namalowaną. Zobacz, to nie są takie skały, takie góry jak Atlas, tylko kamieniste. I tam w ogóle zobacz, jaka wieża z tych kamieni. Fajnie to wygląda. Dzięki, stary. Francuzi tym terenóweczką. Jakie wielkie kamienie. Zajebista. Jak to? Okej. Roche Spain, Painted Rocks by John Verame. Okej. No ale z takimi kamieniami to chyba jeszcze nie widzieliśmy Maroka, nie? Takiego krajobrazu. Nie, takiego nie. Jeszcze. To robi wrażenie, to naprawdę. Ten atlas, antyatlas, tak? Mhm. Fajny to jest. Tutaj w prawo. Tak, tylko gorsza droga będzie. Przyjechaliśmy do Tafraout. Celem było po prostu przejechanie się tak naprawdę, a przy okazji szukałem też miejsc, co można zobaczyć w danym miejscu, jaką atrakcję turystyczną. Tafraout oprócz antyatlasu proponuje... Kurde. Nie wiem, jak to nazwać w ogóle, to co zaraz zobaczycie. Tak się zastanawiam, czy to jest sztuka, czy to już jest wandalizm. Bo mianowicie, zobaczcie na to. Pomalowane kamienie. Niejaki gość przyjechał sobie tutaj. Prawdopodobnie najarał się haszów marokańskiego, słynnego i zaczął malować kamienie. Były wyblakłe i w ogóle bardzo dużo zdjęć w internetach można znaleźć tych kamieni już bardzo mocno wyblakłych. Ja rozumiem, że zostały odnowione. Pytanie przez kogoś, przez lokalnych turystów, czy ten sam gość przyjechał, przez lokalne władze, czy ten gość przyjechał, to zrobił, czy ktoś jeszcze
Oczywiście znaleźli się wandale, jakby już, o już nie mówię o tych pomalowanych kamieniach, nie będę nic się wypowiadał, czy to jest wandalizm, czy nie, według mnie, no nie wiem, taka, znaczy gościu pomalował, miał jakąś tam, jakiś tam pomysł, a Marokańczycy oczywiście z tego skorzystali, zrobili atrakcję turystyczną, no ale te różne graffiti, które tutaj się znajdują, to już jest po prostu wandalizm level hard według mnie, tak to wygląda. No i co? I tyle. Taka oto atrakcja. Znaczy, okej, z jednej strony to jest takie, dodało kolorów, urozmaiciło ten krajobraz czerwony, a z drugiej strony, no pomalował ktoś kamienie po prostu. Rozumiem, sztuka ma swoich wielbicieli i krytyków, tak będzie ze wszystkim, więc pozostawmy to autorowi. Tak, już dalej. Chyba nie będę szedł, no po prostu kamienie, tak? No i ile można oglądać pomalowane kamienie? No i wjechała nasza kefta. Zobaczcie, jak się bulgocze. Zaraz zobaczymy w środku, pogrzebię w niej, jak to wygląda. Aha, Kasia, zobaczcie na to. Хорошо. 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 Good food, fresh food. Thank you. Yeah. No, no, they cook it in the same time on the gazelle. Tak, dobra, przyszedł nasz kolega, zobaczcie, tak, co to jest? Aha. Tutaj kulki mięsne, groszek, tam nie wiem, cebulka chyba i na górze zawsze właśnie jest rozbite jajko. Wiesz co, oni jedzą to chlebem, po prostu później wybierają, nie? No, dobra. To słuchajcie, smacznego, tym miłym, smacznym akcentem kończymy ten odcinek. No i po zjedzeniu wracamy do hotelu, będziemy odpoczywać. Ja jestem padnięty po tym dzisiejszym dniu. Do następnego, na razie.